Już za chwilę wystąpią przed Państwem Iga Us i Gabriela Ciemna, dwie najlepsze przyjaciółki, które połączyła wspólna pasja, śpiew i muzyka. Zapraszam dziewczyny. Brawa, brawa dla tych cudnych artystek. Drodzy Państwo, jako pierwsza zaśpiewa Iga. Iga wykona utwór pod tytułem Lipka. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonienkiej trzy ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonienkiej trzy ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, tylko trzy braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Trzeci mówi, moja najmilejsza, czemuż żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemuż żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść. Czasu niewiele, jeszcze dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, jeszcze dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Śpiewała dla Państwa Iga Us z miejscowości Białka. A teraz, drodzy Państwo, przekazujemy mikrofon Gabrysi. W wykonaniu Gabrysi usłyszymy utwór pod tytułem Czerwone jagody. Brawa dla niej. Thank you.
rzekła córuś, moja droga, przecież masz majątek, na co cię uroda? Majątku nie mają, a mają urody, tam się chłopcy schodzą jak po żywo woda. Majątku nie mają, a mają urody, tam się chłopcy schodzą jak po żywo wodę. Ja mu córeczka wasza kucie i korale do samego paca, do samego paca, do samiutkiej ziemi. Ja mu córeczka wasza tylko dojeść. Ja do samego pasa, do samiutkiej ziemi. Ja mu córeczka wasza tylko do jesieni. Czerwone jagody śpiewała Gabrysia Ciemna. A teraz, drodzy Państwo, duet Iga i Gabrysia. Zaśpiewają piosenkę pod tytułem Kukułeczka. Brawo, brawo, kochane dziewczyny. Igusiu, wręczam Tobie dyplom honorowego ambasadora II Radzeńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła. Gabrysiu, dla Ciebie również taki dyplom otrzymujesz. Od nas. Dziękuję. Dziękuję. Brawa, brawa jeszcze raz. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, a teraz z ogromną przyjemnością
Zapowiem Państwu zespół, dziecięcy zespół regionalny Łuków, Kropelki Rosy. Dziecięcy zespół regionalny Łuków, Kropelki Rosy istnieje od października 2005 roku. Działa w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Nasz Region przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie. Dyrektorem i choreografem zespołu jest pani Renata Pawlikowska. Brawa dla pani Renaty. No i pewnie nikogo nie zaskoczę, nie zdziwię, jak powiem, że kierownikiem muzycznym jest nie kto inny jak Jarosław Stefaniak. Brawa, brawa dla Jarosława Stefaniaka. Zespół wielokrotnie prezentował polską kulturę przed publicznością w kraju i za granicą. Wielokrotnie występował na festiwalach w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Grecji, na Litwie, we Francji i we Włoszech. I w dniu dzisiejszym na powitanie dziecięcy zespół regionalny Łuków Kropelki Rosy zaprezentuje krakowiaka i wykonają piosenki pod tytułem Pognała Wołki oraz Jarmark w Łukowie. Drodzy Państwo, powitajcie ich najgoręcej jak tylko potraficie.
Brawa, brawa dla zespołu, dziecięcego zespołu, dziecięcego regionalnego zespołu Łuków Kropelki Rosy. A tymczasem na scenę wkracza zespół pieśni i tańca Podlasie z Białej Podlaskiej. Gromkie brawa dla nich. Szła sobie niewiasta z kogutem do miasta, bo i nie chciał rano piąć, mój Boże, bo i nie chciał rano piąć. Puściła w podwórze, przypatrzył się kurze i zaczął ją nachodzić, mój Boże, i zaczął ją nachodzić. I szła do frajerze, kogut po koleże i nowej mu dobrze grać, mój Boże, to ci będzie dobrze piąć. Stać kapela, dajcie na po jednemu. Może nam lepiej zagrają. I opłacę mi groć. Józefik, ty synęka, lewantoni się. Jadę na zaloty do mojej Marysie. Jadę na zaloty do mojej Marysie. Zastanęło w życie, to se ludzie pomyślą.
wisi, jabłko wisi, oj, ale opaś musi, oj, będziesz ty dziewczyno, oj, załopać kiedyś, oj, będziesz ty dziewczyno, oj, załopać kiedyś. Nie będę ja polu bebła, bo się boję sama jedna, przyjdzie do mnie jasineczek, wyplewimy zagoneczek, przyjdzie do mnie jasineczek, wyplewimy zagoneczek. Zespół pieśni i tańca Podlasie z Białej Podlaskiej. Thank you.
Wartko wre robota, piękna zboża, łany będę zawsze kochać. Moją miłowany będę zawsze kochać. Moją miłowany. Dziękujemy przepięknie. Brawa, brawa, kochani. Za chwilę przed Państwem zaprezentuje się kolejna wspaniała, młoda, uzdolniona dziewczyna, Milena Michala, którą serdecznie już w tym momencie zapraszam na scenę. Ale mam pytanie do Państwa. Jak się Państwu podoba ten festiwal? No i kocham Was za to. I tak powinno być. Tego się trzymajmy. Kochani, Milena Michalak, lat 11. No cóż, nie zdradza się wieku kobiet, no ale pozwoliłam sobie, wybacz. Ale to tylko dlatego, żeby Państwo przekonali się, że mimo młodego wieku jest wielce utalentowaną dziewczyną. Milenka, uczennica klasy 5 szkoły podstawowej nr 2 w Radzeniu Podlaskim, jest również uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Lipińskiego w Radzeniu Podlaskim. Milena występowała podczas pierwszego jarmarku Kozirynek, no i bardzo się cieszę, że tym razem jest razem z nami. Milena Michalak, finalistka etapu wojewódzkiego konkursu Śpiewający Słowik, o którym już wcześniej Państwu wspomniałam. Lubi muzykę, śpiew, gra na skrzypcach, lubi także malować. Oczywiście kocha przyrodę i zwierzęta, a teraz z prawdziwą przyjemnością wystąpi przed Państwem z utworem pod tytułem Muzyko, muzyko. Za górami, za lasami, jak to zwykle się zaczyna, opowie Wam rzecz o Lubym, lecz była tam też dziewczyna. Pod tym dębem, pod zielonym, para ta się spotykała, a spokojna wioska cicha o miłości nie wiedziała. Ino patrzeć weselicha. Co z ciebie za licho, jak zagrasz o ducha, nie da się nie słuchać. Jak zagrasz o ducha, nie słuchać się nie da. Usiedzieć nie można, zatańcować trzeba. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da na. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da. Bez muzyki smutno, bez muzyki bieda. Potrzeba muzyki jak kawałka chleba. Jak kawałka chleba, nawet i suchego. Grajcie muzykanty dla nas soskocznego. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da na. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da. Muzyka przy pracy, muzyka dojadła. Z okna wyskoczyła i przez komin padła. Ciągnął ku muzyce i starzy i młodzi. Nikt od niej nie umarł, jeszcze się urodził. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da na. Oj da da na da na, muzyko kochana. Muzyko kochana, oj da da na da. Thank you.
jak harmonia zagra, bębę zawtóruje, to po całym dzionku zmęczenia nie czuję. Zmęczenia nie czuję, nic już mnie nie boli, byleby natańczyć można się dowoli. Oj da da na da na, muzyko kochana, muzyko kochana. Oj da da na da na, oj da da na da na, muzyko kochana, muzyko kochana. Oj da da na da. Dobre muzykanty, instrumenta macie, zaśpiewam ja pięknie, kiedy mi zagracie. Zagraj ta tak, żeby deszczyska trzeszczały, jak ludziska będą po nich tańcowały. Oj da da na da na, muzyko kochana, muzyko kochana. Oj da da na da na, oj da da na da na, muzyko kochana, muzyko kochana. Oj da da na da. Brawa, brawa, gromkie brawa, a jakże, drodzy Państwo, poprosimy o taki aplauz. Na pewno tym młodym artystom przyda się taka otucha, to ciepło, które Państwo kierujecie z widowni na scenę prosto do nich. To jest naprawdę ogromne wyzwanie stanąć na takiej dużej scenie i wystąpić przed tak liczną, no i wspaniałą publicznością, rzecz jasna. Brawo, brawo, tak jest. Milenko, tobie też z całego serca dziękuję i gratuluję w ogóle pięknego występu i mam nadzieję, że zawsze będziesz o nas pamiętała i ciepło myślała. A tymczasem proszę przyjmij dyplom honorowego ambasadora drugiego Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła Kozi Rynek. Dziękuję. Drodzy Państwo, a już za chwilę ponownie wystąpi przed Państwem dziecięcy zespół regionalny Łuków Kropelki Rosy. W drugim wejściu dziecięcy zespół regionalny Łuków Kropelki Rosy zaprezentuje tańce z regionu lubelskiego oraz zaśpiewa dwie piosenki ludowe Czerwona Jarzębina i Hej odbił go raja. Powitajcie ich bardzo gorąco.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Yeah.
wystąpiłam ze mną. Wystąpił specjalnie dzisiaj dla Państwa dziecięcy regionalny zespół pieśni i tańca Łuków Kropelki Rosy. Podziękujcie im, drodzy Państwo, ogromnymi brawami, żeby zapamiętali właśnie to piękne dzisiejsze wydarzenie. Bo na ręce pani Renaty, którą serdecznie zapraszam. Pani Renatko, proszę przyjąć dyplom honorowego ambasadora II Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła Kozi Rynek 2021. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Było nam miło tańczyć dla tak wspaniałej publiczności. Dziękujemy i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Nie wyobrażam sobie Koziego Rynku bez tak cudownych zespołów, chociażby jak Kropelki Rosy, czy Ulaniacy, czy Podlasie. I po raz ostatni w dniu dzisiejszym na tej scenie zaprezentują się przepięknie, jak zwykle zresztą, Ulaniacy. Brawa dla nich!
tańczył przed Państwem i właśnie dla Państwa zespół Ulaniacy. Drodzy Państwo, nie tylko zespół Ulaniacy, ale również zespół Kropelki Rosy czy pozostali młodzi wykonawcy są wspaniałą wizytówką swoich miejscowości, oczywiście swoich rodzin, ale również powiatu Radzeń Podlaski, za co im bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Jarmarku Sztuki i Rękodzieła serdecznie dziękuję. I tak na scenie jest już ze mną pani Eulalia, którą serdecznie witam, ściskam i całuję. I dziękuję bardzo, że przybyli Państwo do nas i uświetnili nasze to przedsięwzięcie, wydarzenie. Pani Eulalio, proszę przyjąć dyplom honorowego ambasadora II Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła. Zespół pieśni i tańca Ulaniacy, na Pani ręce. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję organizatorom za tak wspaniałe wydarzenie i cieszę się, że mogliśmy chociaż odrobinę uświetnić tę uroczystość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie zespołowi Ulaniacy. Już po raz kolejny i ostatni zarazem poproszę na scenę zespół Podlasie AWF Biała Podlaska. A tymczasem zespół Podlasie z Białej Podlaskiej. Tereny nadburzańskie, liczne enklawy trzęsawisk i starorzecza sprzyjały anegdotom i legendom wyobrażeń diabelskich. Na terenach Podlasia diabeł, czarny baran, ditko, czort, bies, złoj, jak go nazywano, rogi na głowie przykrywał kapeluszem. W swojej postaci w wierzeniach pojawiał się czasem w karczmie podczas zapustów. Można go było zobaczyć przez dziurkę, jak tańczył wśród biesiadników. Tak czy wspak czy tak, groteskowo z diabłem i jego humorami, lubelsko-podlaskie palindromy.
Zespół pieśni i tańca z Białej Podlaskiej, Podlasie. Drodzy Państwo, dziękujemy za ten przepiękny koncert, za ten przepiękny występ. I na scenę zapraszamy kierownika artystycznego pana Marcina Bochenka, któremu to właśnie dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, pan Robert Mazurek, wręczy podziękowanie. Dyplom. Dziękuję. Tak, ale czy chcesz? Tak, jeszcze poprosimy pana Mariana Rzędzickiego. Jeszcze raz gromkie brawa należą się zespołowi jak nic na tym świecie.